Ksiądz Markiewicz opuścił Polskę, gdy miał 44 lata życia, 18 lat kapłaństwa. Był człowiekiem bardzo wykształconym po dwóch uniwersytetach, we Lwowie i w Krakowie. Pojechał do Włoch szukać wypełnienia woli Bożej, którą czuł. Opatrzność Boża sprawiła, że trafił do Turynu, spotkał świętego Jana Bosko, a ten, widząc go po raz pierwszy w życiu, miał go przywitać słowami: witaj, dawno oczekiwany. San Benigno Canavese to taka mała miejscowość, 5000. Tam zostali posłani salezjanie i stąd też nasz ojciec założyciel, błogosławiony Bronisław, odbył tam właśnie nowicjat i to dla nas jest miejsce bardzo, bardzo znaczące. Weszliśmy do pokoju świętego Jana Bosko. Tam na pewno nasz ojciec założyciel rozmawiał z świętym Janem Bosko. Od świętego Jana Bosko, wydaje mi się, nauczył się takiego po prostu bycia z tymi dziećmi tak bezpośrednio. Bo święty Jan Bosko zbierał tych dzieciaków i starał się zająć im czas. Waldocco. To było miejsce bardzo takie odosobnione od miasta Turynu, gdzie tam właściwie nic nie było. Stała tam kilka budynków, jakaś stodoła czy szopa. I święty Jan Bosko wykorzystał to miejsce, żeby zbierać z ulic Turynu dzieciaki, które były bezdomne, urwisów i wszelkiego rodzaju dzieci, młodzieży. Dał im całe serce, poświęcił całe życie, żeby ich przygotować do życia, żeby naprawdę ich wychować po chrześcijańsku. Błogosławiony Bronisław był tam w tym Waldocco, był właśnie przy świętym Janie Bosko. Miał możliwość rozmawiania z nim i po prostu przebywania z nim. Kaplica Pinardi to jest, można powiedzieć, pierwsze miejsce tego rozpoczętego dzieła. I tam właśnie zaczynało się wszystko od modlitwy. Tam święty Jan Bosko gromadził wszystkich swoich wychowanków. Wśród tych wychowanków był też i błogosławiony Bronisław. Święty Jan Bosko wybudował kaplicę świętego Franciszka Salezego, a potem bazylikę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Maria Santissima Auxiliatrice. Bronisław Markiewicz się zakochał w Matce Bożej Wspomożenia Wiernych. Na pewno tam dużo przebywał, modlił się przed figurą Matki Bożej i tam czerpał światło i siłę dla swojej posługi kapłańskiej. Kościół San Giovanni Battista, który jest popularnie nazwany San Giovannino, tam właśnie nasz ojciec założyciel, błogosławiony Bronisław, przebywał prawdopodobnie 2 lata, od 1888 roku, czyli to jest rok śmierci świętego Jana Bosko, do 1890. I tam jako posługę miał przede wszystkim spowiedź i też praca wychowawcza, intelektualna. Markiewicz był salezjaninem, ponieważ złożył śluby zakonne na ręce świętego Jana Bosko. I wyjechał z Turynu jako salezjanin, aby prowadzić na styl świętego Jana Bosko dzieło wychowania dzieci i młodzieży na terenie Polski.